Cześć, Pisanka Szydełkiem. Zapraszam. Wzór wymyśliłam sama, wykonasz, podaj autora wzoru. Udostępnij ten film tak, aby więcej osób mogło skorzystać z mojego poradnika. Do wypełnienia takiej pisanki potrzebujemy plastikowe, akrylowe wypełnienie, wielkość 8 cm, 100 g 565 m szydełko, 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki i 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe, pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. I jeszcze jeden. Trzeci. Mamy 3 słupki. Motyw z tego okrążenia. A pomiędzy motywami 2 oczka łańcuszka. 3 słupki na kółku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka pomiędzy motywami. 3 słupki na kółku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Mam 3 motywy, a będzie 6 do końca okrążenia. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, 6 motywów. A pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na te 2 oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe, powiedzmy, na łuku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na łuku. I jeszcze jeden. Trzeci. 3 słupki. 2 oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze 3 słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny z tego okrążenia. I przechodzimy od razu na kolejny łuk. I tutaj motyw główny. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. I 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe, 2 okrążenia. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw główny powtórzymy. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Motyw główny taki sam jak w poprzednim okrążeniu. A pomiędzy motywami 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk. Motyw główny podstawowy, 3 słupki. Pierwszy,
drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka na łuk i jeszcze trzy słupki, tutaj w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Trzy okrążenia, robótka. Zaczyna się zawijać. I tak ma być. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw główny powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na łuku. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki tutaj na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny taki sam jak w poprzednich okrążeniach. W poprzednim okrążeniu dwa oczka łańcuszka, a teraz trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na łuk. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci, dwa oczka łańcuszka, kolejne trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Tak robótka wygląda w tej chwili. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Motyw główny powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. I jeszcze jeden. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. I teraz zmiana. Przechodzimy na trzeci słupek. I tutaj na tym trzecim słupku wykonamy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa na jednym. Na tym łuku trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy słupki na łuku. I dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy. Drugi. W
sumie 7 słupków. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk i tutaj motyw główny podstawowy. 3 słupki, pierwszy, drugi, trzeci, 2 oczka łańcuszka na łuk, 3 słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci, a pomiędzy motywami 3 oczka łańcuszka. I jeszcze raz motyw główny podstawowy na łuku. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek. I tutaj wykonujemy 2 słupki. Pierwszy, drugi, mamy 2 na jednym. 3 słupki na łuku. Pierwszy, drugi, trzeci i 2 słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. W sumie 7 słupków. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw główny, podstawowy. Powtarzamy. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pomiędzy motywami 3 oczka łańcuszka. I jeszcze raz motyw główny podstawowy. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka na łuk. Kolejne 3 słupki. Tutaj w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. Tutaj mamy 7 słupków. I wkłuwamy szydełko w ten pierwszy. Słupek. Oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad następnym słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. A pomiędzy oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. I jeszcze raz słupek nad słupkiem. Było 7 słupków i mamy 7 słupków, a pomiędzy po jednym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na łuk i tutaj motyw główny podstawowy. 3 słupki. Pierwszy. Drugi.
trzeci, dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak to wygląda i pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy o oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Motyw główny powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. A pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk, motyw główny, podstawowy. Powtarzamy trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak to wygląda. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek tutaj między słupkami. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek między słupkami. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na tym jednym oczku łańcuszka z poprzedniego okrążenia. I jeszcze raz. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek tutaj pomiędzy słupkami. Trzy oczka łańcuszka. A tutaj na łuku motyw główny podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Mamy pięć łuków w tym okrążeniu. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Powtórzymy te dwa motywy. Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka, na kolejnym łuku trzy słupki, dwa oczka łańcuszka na łuk i trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za ten pierwszy łuk półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na kolejnym łuku. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. I półsłupek tutaj na tym ostatnim łuku.
3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten motyw główny, podstawowy i tutaj pracujemy tak samo. Mamy 4 łuki w tym okrążeniu. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy o oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Te dwa motywy powtarzamy. I już mam. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za ten pierwszy łuk. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk. Półsłupek. I jeszcze raz. 3 oczka łańcuszka. Półsłupek na tym ostatnim łuku. 3 oczka łańcuszka. Motyw główny, podstawowy. Mamy 3 łuki w tym okrążeniu. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Dwa motywy podstawowe powtarzamy. I już mam. Dalej 3 oczka łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie. Chwytamy za łuk. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Półsłupek na łuku. 3 oczka łańcuszka. Motyw główny, podstawowy. I dalej. Mamy 2 łuki w tym okrążeniu. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Te dwa motywy powtarzamy. Mam. Trzy oczka łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie. Chwytamy za łuk. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny, ostatni łuk. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj i tutaj motyw główny, podstawowy. Mamy 1 łuk w tym okrążeniu i pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. I tutaj będzie mała zmiana. Motyw główny powtarzamy. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. A zmiana jest tutaj pomiędzy motywami do tej pory.
3 oczka łańcuszka pomiędzy motywami, a w tym okrążeniu nie wykonujemy oczek łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy od razu na łuk 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk i jeszcze 3 słupki. Dwa motywy podstawowe, a pomiędzy nie mamy oczek łańcuszka. I teraz najwyższa pora umieścić wypełnienie w środku, później się nie zmieści. I naciągamy. Pracujemy dalej. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za ten ostatni łuk i wykonujemy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na ten motyw główny podstawowy. Chwytamy za ten łuk i wykonujemy 3 słupki. Motyw główny mam. Przechodzimy na kolejny łuk. I tak samo. Motyw główny podstawowy. Mam 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za ten ostatni łuk z ananasa. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Chwytamy tutaj. Musimy naciągać robótkę. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Oczko łańcuszka, półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z motywu głównego i wykonujemy półsłupek. Oczko łańcuszka. Naciągamy. Półsłupek na kolejnym łuku z motywu głównego. Oczko łańcuszka. Chwytamy za ten czwarty, ostatni łuk z motywu głównego i wykonujemy półsłupek. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj, gdzie było to pierwsze oczko łańcuszka na początku okrążenia. I wykonujemy oczko ścisłe. Możesz oczywiście jeszcze zmniejszyć ten otwór półsłupkami. Ja wykonam oczko łańcuszka. Odcinam. Nitki musimy pochować. I tak prezentuje się gotowa pisanka. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć.